jest pomylone. Ewunię nagrywam, jak robi swojemu wspaniałemu mężusiowi mizerię do pracy. Najpierw obiera ogóreczki, wkłada je do takiego pojemniczka, miseczki, którą to miseczkę następnie ja przejmuję, przekładam na tą stronę kuchni i teraz się robi taki myk, który prowadzi do plasterkowania ogórków. Następnie wszystkie wyplasterkowane ogórki zostaną zalane, ale to wszystko się wyjaśni później w praniu, bo ja nie wiem, czym zostaną zalane. Pewnie jakąś śmietaną, mlekiem czy cytryną, no ale to zobaczymy później, prawda? No. Kulinarnie, nie? Tak. Jak robimy mizernie? Cichutko bądź, bo ja tutaj nagrywam i muszę coś powiedzieć, co teraz się dzieje. Więc teraz się dzieje wlewanie śmietany do garnka. Znaczy do miski. Do miski, tak. Później do tej miseczki będzie dodany koperek i cytryna. Tylko nie wiem, czy jedna, czy lepiej... I cukier i sól. I cukier i sól, no. Ale nie wiem, czy jedna cytryna, czy lepiej to może... To się okaże wszystko. Tak? No dobrze. Tak zwane czuj. Na czuja, na smaka. No, a do tamtych dwóch słoiczków, które są na drugim planie, będzie to wszystko wrzucone i ja sobie później w lodówce elegancko wyjmę, włożę i później wyjmę i będę miał do różnych tam kiełbasek i innych rzeczy. Sporo tego kopru, nie, ale... Tak, sporo. Ale dużo jest mizerii, nie? Jo, ale nie solisz jej w ogóle? Solę. Już posoliłaś, czy jeszcze? Nie, jeszcze. Jeszcze. No dobrze. Solimy, słodzimy, wyciskamy solimy, cytrynę. No. Jak wyciśniemy cytrynę, to się zrobi gęsta śmietana. Bo jakbyś, nie wiem, czy próbowałaś kiedyś, jak mój tata zrobił, to... Daj spokój. Nie, daj spokój, bo sam naprawdę był ocet, nie? No bo czuć było tylko ocet, nic więcej. No to czuć ocet, nie? No tak. A tutaj powinna być użyta cytrynka. Chociaż jakby tak trochę octu, to też nie, no, ale... Smacznego, ja nie lubię. Ale no właśnie, no, lepsza jest cytrynka do tego. Donia tutaj chciałaby coś, czegoś się nauczyć, tak? Jakbyś się chciała nauczyć, to zapraszamy tutaj. Ale już oczywiście już biegnę na tutorial, jak robimy mizerię. O, sól. Tak, Donia nam tu pomoże, wymiesza. Zrobimy odcinek nie gotuj ze wcią, tylko gotuj ze wcią i z Donią, nie? Tak. No. Ja mam kiedyś zupę, ugotuję. Taką no ugotuj, ugotuj, tylko żebyśmy nie zeszli po tej zupie. No i to się, no i to praktycznie wszystko. W sumie tą drugą też możesz od razu w tego wacie. Co tą drugą? No połówkę cytryny. A to zobaczymy. Ja? Trzeba spróbować, wymieszać sól, cukier, cytrynę ze śmietaną, z ogórkiem i z koprem i posmakować zupę. Jak zupa będzie dobra, to znaczy się, że jest dobre. Tak? Ale jak zupa będzie mało słona, mało słodka, mało kwaśna, to jest dobra. No to dobrze, to ty spróbuj. Kolację mamy robić, pizzę. Może być pizza na kolację? Ale nie marudź. Jeszcze chwilkę. Idź najpierw zobacz, czy cię nie ma na dworze, a później przyjdź, dobrze? No tak, nie ma dwóch Igorów, mówi. Nie ma. Zajarzył chłopaczek. No dobrze. No i tutaj... Za mało była kwaśna. Za mało kwaśna. Aha, to już spróbowałaś. Ja chcę już dostać PlayStation. PlayStation, chłopaczku, jeszcze nie możesz dostać, bo jeszcze nie wiem, gdzie ja go schowałem, nie pamiętam, no. Mama pamięta, ale nie może. Mama pamięta, ale mama to ona, jak będziesz grzeczny przez 2 do 3 lat, to wtedy dostaniesz PlayStation. Cichutko. No długo, długo, ale nie wolno płakać. Cichutko bądź. I co, dobre? Ja Igor, uspokój japę. Cichutko, bo tatuś nagrywa tutaj i później będzie pokazywał wszystkim. Także cichutko bądź, żeby cię nikt nie słyszał na kamerze, dobrze? Zobacz, jak tata nagrywa. Mamusia robi mizerię dla tatusia. Cichutko. No i patrz, teraz będzie przeszkadzał. No, tego już powiedziałeś. No i słuchaj. Ale żeś, tato,
powiedziane. Cicho. I ty chcesz dostać PlayStation, jak taki grzeczny jesteś, musisz być grzeczny. I nie obgryzuj palców, bo masz brudne na pewno i co by umyj. Czy 3 minuty? Były! Wanted. Ma koszulkę, o proszę bardzo, mój syn ma koszulkę Wanted, poszukiwany. To jest po angielsku poszukiwany, tak. Żywy lub martwy. Dead or alive. O, żywy lub martwy. Poszukiwany, żywy lub martwy. Proszę bardzo. Co kto lubi? Proponuję tego martwego. No. I co z tą mizerią? Dobra już jest? Smakujemy. Smakujesz, tak? Czekaj, wezmę sobie jednego ogóreczka, spróbuję. Próbuj. Dla mnie troszkę może mało słone. Nie, może być. Tak? Tak, oczywiście. No to jak może być to? Super. Jak może być to, jedziemy. Jak może być, to ładujemy do słoiczka. Możesz sobie wziąć. Bo ja na dietę przychodzę. O. No. Na, za chwilę będę jadł. Na dietę to ty możesz przejść za jakieś 20 do 30 lat. Tak. Chyba uda się. Jeszcze wam zostanie chyba tej mizerii na jutrzejszy ten. Odpisz? No może, bo to ci się ubija, nie? Troszkę. Elegancko. Już mi się kończą te. Już mi się papryczki kończą. Mam ostatni słoik i teraz... Jeszcze papryki się nie robi dopiero we wrześniu i trzeba do września jakoś egzystencję przeprowadzać, więc... Cicho bądź. No patrz, zostały, nie wam, widzisz? Ja myślę, że zjesz dzisiaj, co? Do czego? Do pizzy? Do czegokolwiek. Co, mizeria? Do pizzy? Bo mijasz, wiesz, więcej nie potrzeba, bo co? Tyle mi wystarczy. Dobrze, i to będzie na tyle. Proszę się tutaj pożegnać ładnie do kamery, ładnie pomachać, tak? O, elegancko.